Dawid Kubacki, który wszystkie trzy serie i tę kwalifikacyjną w piątek i wczoraj dwie wygrał, który tutaj rzeczywiście dzieli i rządzi, chociaż nie z miażdżącą przewagą nad rywalami, ale z wystarczającą, jest w wybornej formie zwycięzca letniego Grand Prix. Nasz medalista olimpijski, nasz mistrz świata, teraz też piękna sylwetka Dawida Kubackiego i zaryzykuje zwycięstwo w tych kwalifikacjach, bo to był też gdzieś skok w okolice rozmiaru skoczni, nawet dalej o pół metra niż rozmiar skoczni, o pół metra dalej od Andrzeja Niszka, z krótszego przecież rozbiegu. Nie wiem, dlaczego jeden z sędziów dał 17,5 punktu, pozostali po 18,5 i 18, ale już nie będziemy przeprowadzali śledztwa. Dodane 2,6 punktu za warunki wieczne i nie może być inaczej. Dawid Kubacki wygrywa już czwartą serię punktowaną w czasie tego pierwszego weekendu 44. sezonu Pucharu Świata. 147,3. O 5 punktów pokonuje Andrzeja Niszka. A zatem Dawid zwycięzcą. Znakomita forma Dawida Kubackiego, z tego się cieszymy. Natomiast troszkę tutaj zmąciła tą naszą radość informacja, jaką otrzymaliśmy przed chwilą, o dyskwalifikacji za niewłaściwy kostium Kamila Stocha. Był trzeci po skoku Dawida Kubackiego, spadły Kamil na miejsce czwarte, ale jednak niestety dyskwalifikacja i w konkursie go nie zobaczymy. Już liczyliśmy na dziesiątkę biało-czerwonych, ostatecznie zobaczymy jednak po południu, już za chwilę, początek tych zawodów za pół godziny, zobaczymy 9 biało-czerwonych. Dawid Kubacki wygrywa, Piotr Żyła piąty, Polacy znowu tutaj w czołówce tych kwalifikacji, no i mamy nadzieję, że podobnie będzie za chwilę w konkursie. Ale jeżeli chcą Państwo wydzierać włosy z głowy, to od razu powiemy tak. We współczesnych skokach wszyscy działają na granicy. Mówił o tym między innymi trener Turnbichler w jednym z wywiadów. To nie znaczy, że oszukują, ale wiedzą, że rywalizacja jest tak wyrównana, że muszą być na granicy, jeśli chodzi o warunki sprzętowe. Czasami się to udaje, czasami nie. Tym razem no, padło na Kamila Stocha. Dla nas to oczywiście wielka strata, bo to jest przecież numer jeden polskich skoków. Jego skoki są dla nas zawsze przyjemnością i ozdobą i widać było, że jest w świetnej formie. Ale Kamila dzisiaj nie zobaczymy, podobnie jak Junshiro Kobayashiego, też zdyskwalifikowanego. Dawid Kubacki nadal najlepszy, nie stracił nic ze swojej formy. 9 biało-czerwonych za chwilę w konkursie.